Ja straciłem rodzinę, przyjaciół, Warszawę, Polskę. Z ojcem, z rodzicą się nie widziałem przez 15 lat. Ja miałem jednokierunkowy wolny bilet jako jeździec wojenny do Niemiec. Trafiłem do Stalagu i to była okropna podróż. A co najciekawsze, że jak nas pakowali do tych wozów towarowych, to generał Kölner, który dowodził dywizją pancerną, która walczyła na Żoliborzu, wstał na samochód i zrobił wielką przemowę, jaki to był honor dla nich walczyć z takimi żołnierzami jak my, ale powiedział, nie spróbujcie uciekać z tego pociągu, bo rozkaz daje, żeby was zastrzelić. Jechaliśmy tym samym pociągiem z całą dywizją pancerną, oni jechali na odpoczynek do Niemiec. Spędziłem 9 miesięcy, proszę pani, w Stalagu. Jeszcze nawet pod koniec tych 9 miesięcy to miałem trudności stać. No, byłem wtedy już trupem chodzącym. Także jak Amerykanie... wojna nie skończyła się na 5 dni przed końcem wojny. Amerykańskie wojska stały nad Elbą. Stalag Elewna był pomiędzy Magdeburgiem, pomiędzy Elbą a Berlinem. No i w moim zdumieniu na 6 dni przed kapitulacją Niemiec tysiące amerykańskich ciężarówek przyjeżdża pod nasz obóz. No więc oczywiście zaczęli pakować Amerykanów, Anglików, a ja się przyjaźniłem z dwoma Amerykanami z Chicago, polskiego pochodzenia, i oni mnie wrzucili na ciężarówkę. I moi koledzy stali za bramą, no zdumieni, ja zostawiłem wszystko, co tam. No, przyjechaliśmy na drugą stronę Elby i na drugi dzień zabrali mnie i siedzieliśmy gdzieś pod drzewem. Był ładny dzień, słoneczny, to był maj. Oni chcieli mnie zawieźć wprost do Ameryki, przemycić mnie, a ja musiałem im wytłumaczyć, nie mówiąc po angielsku, że chcę jechać do Londynu, do stryja. Więc przychodziło dwóch Anglików, żołnierzy, i oni, Amerykanie zatrzymali i mówię, ten głupi chłopak nie chce jechać do Stanów Zjednoczonych, chce jechać do twojej Anglii. Więc oni mnie wzięli pod rękę, bo nie mogą chodzić, i wzięli mnie do swojego obozu. I tam dwa dni później był angielski wywiad, sprawdzał każdego, żeby właśnie takich ludzi nie było. Więc ubrali mnie w mundur West Kent uniform. I oni, zdaje się, zrobili to dlatego, że zostali wzięci do niewoli pod Tobrukiem i walczyli z naszym wojskiem pod Tobrukiem. Także ubrali mnie w West Kent uniform, dali mi nazwisko William Jones i serial number. Także jak wszedłem do tego wielkiego namiotu, gdzie siedzieli pułkownicy wywiadu, to oni mnie nieśli. Ponieważ nie mówiłem po angielsku, za bardzo zwali mi gardło i byłem przestrzelony, straciłem głos. Więc to są napisali, oni zasalutowali nas, pakowali nas na ciężarówki i pojechaliśmy do Brukseli. W Brukseli to był właśnie dzień, koniec wojny. No, wsadzili nas na samolot i wylądowaliśmy w Anglii. Stryj mnie nie lubił od małego chłopca, bo był dyplomatą. Ja w tego czasu dyplomatów nie bardzo przepadam, wolę wojskowych. No i on mi przywiózł piękny zegarek szwajcarski, jak miałem jakieś 5 lat. I powiedział mi, że on jest tak twardy, że nie można go, nie spadnie, nie można. Więc wziąłem młotek i pokazałem, że jest kłamca, mi to mu się nie podobało. Więc on pamięta, więc jak przyjechałem, to on
nie miał, był bezdzietny, on nigdy w wojnie nie walczył, był dyplomatą, wygoźniszem, sybarytą. A najważniejsze, że był przeciwny w rządzie Powstania Warszawskiego, więc się rzucił na mnie. Ja straciłem rodzinę, przyjaciół, Warszawę, Polskę. Także ojciec spodziewał się, ten młodszy o 10 lat stryj będzie się mną opiekował. No na szczęście oddał mnie do rodziny angielskiej, która została moją matką właściwie, opiekowała się bardzo dobrze mną. I tam napisałem moje wspomnienia, bo nie mogłem przyjść do siebie, miałem koszmary przez 3 lata, wstawałem na łóżku i rzucałem granaty, tylko to było światło zamiast. Więc lekarz, psychiatra wojskowy powiedział, że to spisał i siedziałem przez całą 3 miesiące i spisałem to dzień po dniu jako dziennik. Ale z ojcem, z rodzicą się nie widziałem przez 15 lat, więc miałem 15 lat, jak pożegnaliśmy się na placu Wilsona, a 15 lat później, jak udało mi się ściągnąć ojca na wizytę miesięczną do Stanów. Przyjechał Batorem, nie wolno było komunistycznym statkom przyjeżdżać do Nowego Jorku. Przyjechał do Montrealu i ja tam pojechałem z moją żoną i z dziećmi. To było bardzo wzruszające. A ojciec w starych latach wyglądał bardzo podobny do Churchilla. I zaczęli się pytać, czy to Winston Churchill przyjechał. Nie, mówię, to mój ojciec. Więc mieliśmy wspaniałe spotkanie w Waszyngtonie, miałem mieszkanie i oprowadzałem go po Stanach. Był bardzo dumny ze mnie, ale muszę powiedzieć o Janie Nowaku Jeziorański, bo to był mój drugi ojciec. Jak stryjem się pokłóciliśmy, no to stryj pamiętał Jana Nowaka, bo on go oprowadzał za rękę do Churchilla i do Idena, bo Jan Nowak Jeziorański był młody i nie znał tych, a to było jego stryja obowiązek, żeby właśnie takich kurierów zabierać do Churchilla i do Idena. Także on był wdzięczny. Poza tym on angielskiego nie znał wtedy. Więc stryj zadzwonił do niego, mówił, mam kłopot z tym młodym chłopakiem. Czy mógłby pan zabrać go na obiad i żeby mu dać powrócić rozum do głowy? No, to był doskonały wybór. On był kapitanem podziemia armii AK, a ja byłem szeregowcem. Więc bardzo mnie ładnie potraktował, zjedliśmy obiad i potem mówi żołnierzu, jakie masz plany na przyszłość. Ja mówię, no czekam na trzecią wojnę światową, bo chcę wrócić do kraju i umiem tylko walczyć, bo nie miałem szkoły. A on powiedział, ty mówisz tak jak generał Andrews, a ja ci powiem, że to zabierze 50 do 100 lat, zanim Polska otrzyma niepodległość. I potem powiedział, on wstaje i mówi żołnierzu, wstaj. I mówię, ja ci daję rozkaz, idź, ucz się i wybij się i będziesz bardziej potrzebny dla kraju niż czekać na trzecią wojnę. A mówię, tak jest panie kapitanie. I od tego czasu no, on był wielkim moim przyjacielem. Jak przyjechał do Stanów Zjednoczonych, on napisał przedmowę do mojej ostatniej książki. Poza tym, jak ta książka wpadła na różne ataki antypolskie. On napisał wspaniałą recenzję pod pseudonimem w Kulturze paryskiej. Także robił wszystko, co mógł, a moja żona była w nim zakochana. Zbigniewem Brzezińskim bardzo się przyjaźniliśmy, pomimo to, że on był wielkim demokratą, a jestem republikaninem. I jak widziałem go na telewizji, to on zawsze tak poważnie wyglądał,
zupełnie jak diabeł. A jak spotykaliśmy się, jak zaczęliśmy mówić po polsku, to tak przyjacielski, tak... A ja jeździłem konno niedaleko jego domu i raz mnie nie poznał na koniu, w broniu. Ale pamiętam, spotkałem go w karczmie w Virginii, jak wrócił od Warszawy z Carterem i pytałem się go o Jaruzelskiego. Bardzo mu się nie podobał, z tymi okularami. Jeśli chodzi o sprawy polskie, to pracowaliśmy doskonale. Jeśli chodzi o sprawy amerykańskie, nie zgadzaliśmy się. Z Janem Karskim mniej się znałem, ale też znałem jego żonę. Moja żona jako dziecko była, uczyła się balet od pani Karskiej. Także pamiętam ją jeszcze zanim została Karską. A Jana pamiętam doskonale ostatnio, jak miałem raka, leżałem i umierałem w szpitalu, a on leżał i umierał w następnym pokoju. Moja żona powiedziała, że Jan Karski tam leży, więc przywiozła biało-czerwone róże i ja poszedłem, tam rozmawialiśmy przez 8 godzin. I głównie mówił właśnie o okupacji, o moim ojcu jako wielkim. No, to, co Jan Jeziorański i Karski powiedzieli o moim ojcu, to bardzo mi zależy. Ostatnio to był Lech Kaczyński, jak mnie dekorował w Białym Domu, powiedział, że pana ojciec uratował Warszawę. Ja mówię, czekałem na to, panie prezydencie, wiele lat. I to ważniejsze niż wszystkie ordery.